Siemanko, witam na AWW Mix Championship Stripped Junior. Nazywam się Mariusz Mikucki, a na kanapie znajduje się Gracjan Jaszczak i Max Płóciennik. Będziemy dla Was to komentować, tą niezwykłą batalię tutaj. Niestety na początek muszę przekazać przykrą informację, gdyż Oskar Grubba doznał kontuzji. Ciężko nam to słyszeć, jest nam przykro, życzymy powrotu do zdrowia. A w tym momencie zaczynamy już pierwszą naszą tutaj walkę, batalię. Zmierzy się z nami. Maciek Żuk i Kacper Jakubczak. Jeszcze Wam wytłumaczę tylko zasady. Mamy oczywiście cztery literki. Mamy jedną próbę na pokazanie sztuczki, dwie próby na jej powtórzenie. Przez cały okres gry mamy jedną próbę wykorzystania rebayu. Próbę wykorzystania. Mamy jeden rebay, to jest do wykorzystania podczas całej gry. Jeśli chodzi o ostatnią literkę, to wtedy też macie trzy próby na powtórzenie tej sztuczki. Pokażcie, co potraficie, zapraszam do kamery, powiedzcie, co zadajecie. Na razie zagramy sobie w papier, kamień, nożyce. No i co tam, chłopaki? Co tam słychać? Zobaczymy, jak dzisiaj się zaprezentują nasi tutaj polscy młodzieńcy. A Maxa aż wysuszyło. Normalnie młoda krew to jest. Młoda krew dzisiaj. Pijesz młodą krew. Piję młodą krew. I Max jest wampirem. I oglądam młodą krew dzisiaj. To ja na sam początek zadam manuala po tym boksie. No i zadał eleganckiego manualka. Nie, chyba do bara miało być. Manubar? Chyba tak. Czy nie? Nie. Miał być manual. A. I zobaczymy, czy drugi powtórzy. Oj, niestety. So close. So close. No będzie powtóreczka. Nóżka, jak to się mówi. Będzie powtóreczka, będzie. Oj! No i to no, są te kontrowersyjne. No nie wiem. Może jakiś ridu jakiś. Może sketchy ridu, no. Ja bym zrobił sketchy ridu. My też byśmy proponowali, żeby to powtórzyć jeszcze raz, bo to było tak na krawędzi troszeczkę. To prawda. Niby było, niby nie. Musi być czyściuch jak tamta próba Maćka. Dokładnie. No i niestety. Dobrze, pierwsza literka. Mamy to. Mamy pierwszego gola. Czyli 1-0 dla Maćka. Dobra, to 1-0 i ja zadam z tego samego murka backspina. Barek z murka leci. Którego? Chyba z grindboxa, tam gdzie wcześniej. Okej. Okay. Chodliwa sztuczka, ładny. Ale bardzo ładna. Barspinowe chłopaki. Ale było. Było, fajnie. Elegancko. O to chodzi. W tym sporcie. Życie na streetie to nie rurki z kremem, kolego. No i Maciek zadaje. Dlatego jeżdżę na parku. Dlatego chłopaki teraz fajnie jakby wykorzystali jakąś rurkę tutaj na... No jeszcze grinda nie było. No właśnie, niech wykorzystają coś fajnego. Teraz Maciek zadaje, tak? To ja zadam na tym kuterze Rock Disaster do fejki. Bardzo fajnie, stylowa, ale te oponki to są takie na plus i na minus, bo one są troszkę strasznie śliskie są, mi się wydaje. Do tej sztuczki... Tak błyszczą się strasznie. Tak, ale to chyba chodzi też o kolor, wiesz, są takie trochę już... No kolorowe, ale do tej sztuczki są właśnie idealne. Do tej sztuczki dobrze, ale wszędzie indziej ma trudniej, nie? Ajajaj. No jak na razie bez grindów jeszcze. Czekamy na jakieś prawdziwe, stryptowe akcje. Dobra, Superman tam trochę był, ale okej. Druga literka dla Kacpra. 2-0. To ja zdaję 6 z tego murka. Chyba jakaś trójka z murka leci. Tak słyszałeś? Z tego co zrozumiałem, to tak. Gracem tam machała mikrofony jakieś poukrywane w dętkach. Teraz zobaczymy. A nie, dobrze zrozumiał, bardzo zrozumiał. Bardzo dobry ten mikrofon, bardzo dobry. Czyściutka po prostu Gracjan moje uszy. Tak.
Co powiedziałeś? Gracjan, myje uszy. Co powiedziałeś? Myje uszy. Co powiedziałeś? Myje uszy! A i tam właśnie są te oponki, które powiedziałem, no nie? Było dobrze. Trochę niedokręcone, ale nie ma się co czepiać, bardzo fajnie. Bardzo fajne chłopaki. Chłopaki dobrze robią. Bardzo fajne. Dobry przekaz leci. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Dobry przekaz jest najważniejszy. Dobry przekaz jest najważniejszy. Zadam hangovera, w sensie hangera na tej róbce. I mamy, mamy, ej, fajnie. Piękny hangover. I to się ceni, Dan Lacy style. Się. Trochę tył mu na rurce został. Może teraz ostatnia będzie próba. Udana. Ale jeszcze ma tego, Ribeya. To jest 3-0 dla Maćka, tak? Tak. No, Maciś ładnie na razie leci. To prawda, to prawda. Olsztyńska krew. Ja zadaję backspina, są tego murka, gdzie są jakby dwa schody. 1-8 ze schodów. Oj, tak, tak. A, nie. A miał być chyba spinek. Obstawiałem. No i co, Maciek skończy, czy nie? Zaraz się okaże, czy skończy, czy nie. Zobaczymy, co za bęgry wymyśli. Zadaję wskok pod to i bara pod górę. Przemieszczają się na męską sekcję tutaj, widzę. Taką coraz bardziej. Jak to, przecież dzisiaj na park nie wchodzimy? Bo nie mowa o parku. No, zobacz na te raile normalnie. No to i akurat murek. Oj, fajnie, fajnie, bardzo ładny, fajnie, barek. Płynnie. Polecam. Max Płóciennik. Cyk, no i tak się... Tak jest, tak. O to chodzi. Jeszcze jest w grze, kolega. Ja znam fibla po tym całym w dół. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Też nie było. Ale no właśnie tego nie widzę, że była kamera. Bo kamera mi zasłania. Dobra, będę patrzył tutaj, bo to... Nie. Ale co było zadane? No miał być film po całym murku, ale nie dojechał przecież w połowie. Kurczę, właśnie wy tak lepiej siedzicie niż ja tutaj. Oskarczył w połowie murka. Ja przynajmniej mam tutaj widzę, widzów. Widać, że parkowiec. Ja, nie, no ja na widzu się patrzę tutaj. Wy patrzcie gdzieś na bok, ja tutaj z widzami się tutaj porozumiewam. Dobra, zobaczymy jaka następna sztuczka leci tutaj. O. Ja sobie Maciek teraz zadaje. Na powtórkach sobie potem zobaczę, czy było, czy nie. Zadam na tej rurce Real Ride'a po górę. Real Ride? Chyba do barka miało być. Ciekawie. To takie brzydkie wykonanie, że nie zaliczam sobie tego. Teraz zdaję jeszcze raz bara z tego dropa, co zadawałem przed chwilą. Gracjan, powtórzysz? Co? Co zadał? No chyba bara ze schodów jeszcze raz. Nie słyszałem. Ale tak mi się wydaje. No, ja coś czuję, że teraz zakręci. Oj, panowie, nie wiem, czy zauważyliście tą rękę tam złapaną. Taki no-hand lender troszeczkę. Ale złapanym. Było. One-hand lender faktycznie. To nie ma co. Bardzo fajnie. Ale ty bark fajnie rzuca tak szybko. No, serio. Tak, tak, tak. Nie trzęsie rowerem tak na boku, nie? Spróbuj jeszcze raz tego real ride'a pod górę. Oj. Już myślałem, że zakręci. Ale to ciekawe, no. Oj. Tutaj to krankiem był trochę. Da się. Takie techniczne akcje lubimy. Walczą chłopaki, walczą.
To ja zadaję na tamtym murku fibla do bora. Intuicja mi podpowiada, że 1-8 bar. Zobaczymy, czy masz dobrą intuicję. Jednak nie. Słabo masz, jednak słabo masz. Psycha siada. Psycha siada? Mi psycha siada? Stary, ja mam tak mocną psychikę. Nie masz psychy. Ja nie mam psychy? Ty nie wiesz, jaką ja mam mocną psychikę. Facet, co ty mówisz? Psycha siada. To ja zadam coś luźnego i wskok przez tu jakby dziurę na manuala i tam do końca bęku. Aj! No to chyba tak miało być. Wcześniej spację musiał wcisnąć. Jaką spację? No przecież widzisz, jak busztował tego manuala. Strzałkami ewentualnie mógł coś tam zagrać. Czyli miał być po prostu manu. No okej. Okay. O Jezu. Czuł mazurą miała być chyba. Ale myślę, że w dwóch kurwach siądzie. Myślę, że na pewno. Aj. Siedzi i co, teraz ostatnia, tak? Siedzi prawie kolega na ziemi. No i tutaj kolega ma ostatnią próbę i zobaczymy. Zobaczymy, czy mu się uda. Yeah. Zawzięci chłopaki. Dobrze. Chłopaki zawzięci. Trzymał do końca. Dobra, to ja zetruję z tego murka co do wębara. Karol, nasz kamerzysta, jak ogarnia sztuczki rowerowe. Czyli tak, obróć się, bo tak. Pozdrawiam, Karol. Nie wycinaj tego, jak będziesz to montował. Ojej. Prawie zdjęty tutaj nasz. Ja bym ridy na to dał. No ja bym ridy, bo prawie wiem rurę. Bo on to zrobił, tylko się poślizgnął. Tak, bym mi wyjeżdżał już na rurę. Nie, no, ja kontrowersyjne. Ja bym dał ridu. Według mnie ridu. Ja bym dał ridu, bo tam serio ślisko. Ridu. Jeszcze jeden raz. Bo tam jest ślisko trochę i też rura, to nie? Jeszcze raz. No i ładna trójka. Ale jeszcze jest jedna próba i ribej. Oj. Biorę ribeja na ten trik. Dobra, czyli Maciek wykorzystuje ribeja teraz na to samo. Jeszcze jedna próba trójki. Dobrze. Oj, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Spróbuję na tamtym murku fibla do barspina. Ajajaj. Niestety. Nie tym razem. To jeszcze raz zadam fibla do barspina tutaj. Kurczę. No to było. Zadam na tamtym bęku 1-8 bara, jakby z zawrotką. Barspinek bardzo ładnie. Cześciutko. Tylko właśnie znowu mi widzowie tutaj zasłaniają i muszę tam za telefonu czy za komputera patrzeć. O, tutaj też szybko. Bardzo fajnie. Back to back. To ostatni raz zadaję fibrę do warcwina. Ajajaj. To nie była trzecia, to była druga. No tak, druga to była. No, przy trzeciej nie będzie. Ale powiedział, że ostatni raz. No to szkoda. To jakby sugerował, że teraz przegra trochę. Albo, że zrobi. No. Zadam tutaj na tym murku 50 do odskoku do fejki i fejki bara. Zdaję po tym murku w dół fibla do X-Uprite'a do 1-8.
Dobara w dół miało być? Nie, no chyba Fibyl po prostu. Nie, no tak Kerama. Właśnie nie jestem pewien, trochę było takie miejsce na... Jakby tak Machem Kerama by coś chciał. Czyli miałeś Dobara, no. Albo do X-Ride'a. O, ciekawe. Ja zadam na tamtej rurce w dół Ice'a. Bardzo fajna sztuczka była zadana teraz. No i też czyściutko zrobiona, serio. Ice'y też tak można robić, tak troszeczkę jakby manuala się robiło, ale często sobie tak na prostych nogach pewnie, nie? No. Jak jest krótka rura, to na prostych idealnie. A na dłuższych to co trzeba? No na dłuższych trzeba trochę balansu włożyć. Trzeba kucać. Na jednym ruchu nie przejdziesz długiej rury. No. A i to... Ale jeszcze dwie próby. To się liczyło jako próba? Właśnie to też jest kontrowersyjne, nie? Dużo kontrowersji dzisiaj. Tak. Pozdrawiamy Jara, parę. Oj, tam niebezpieczne podbicie było troszeczkę. Za blisko rury trochę. No i chyba to będzie koniec. Jak mi się wydaje. To ja nie robię, koniec. Dobra, więc tym samym wyłoniliśmy pierwszego zwycięzcę potyczki. Został pan Maciej Żuk. Tym oto Ice Pitchkiem zakończyliśmy pierwszą potyczkę. Wygrał Maciek, super. A dla Kacpra, gratuluję. Bardzo fajnie. To była dobra walka, panowie. Mega fajne sztuczki, jak na począteczek, zadziwiliście troszeczkę. I przechodzimy do kolejnego bajka, gdzie zbierzą się Bartek Sokołów i Bartosz Przedwojski. Jeśli imiona pomyliłem, to zrobiłem to specjalnie. Zapraszam.